Siemano. Oczywiście nie wytrzymałem i dzisiaj sadzimy tego kolegę z ostatniego filmu, bodajże ostatniego filmu. No i co? Zobaczymy, dziurę już mam. Miejsce też. O, proszę bardzo. Tak jak wymyśliłem, tak zrobiłem. Tu będzie sobie rósł na środku tego kwadraciku. On jest metr na metr. Więc spoko. Zmęczyłem się trochę. Dzisiaj wszystko zrobiłem. Tu resztki trawy mam. Wymieszałem ziemię z kamieniami. Takimi, o, jakieś kupiłem. Najtańsze jakie były. Do tego piach. Oczywiście dam trochę jeszcze z ziemi worka. Ziemi z worka. No i co? I wsadzamy. Dobra. Położyłem go. Korzenie zaraz pokażę. Miałem wam pokazać korzenie i dopiero teraz zobaczycie. Strasznie głośno było na osiedlu, więc niestety nie nagrałem. No ale cóż, wsadziłem. Wygląda to tak. No i to na razie jest deska z tyłu. Moje jest wyżej, celowo. I jeszcze nie wiem, jaki to jest plan. Raczej nie kamienie, bo to jest zbyt mokre u mnie. A jak wiadomo, kamienie jeszcze więcej wilgoci przytrzymają. No i tak to wygląda, no. Będzie sobie rósł. Mierzyłem go w ostatnim filmie. I zobaczymy. Olandra tu postawiłem. Na razie sobie stoi. Jeśli chodzi o roślinę, wygląda tak z tej strony. Fajnie, o teraz widać. No, nie jest idealnie na środku chyba. Starałem się w miarę, ale nie jest tak łatwo wcale to posadzić. Wsadziłem, dostał obornika, trochę piachu, kamyków. No i mam nadzieję, że będzie git. Możecie mi dać znać, jak macie, jak to rośnie. Jak się to zimuje w sumie, bo plan mam na razie taki, żeby tylko dać daszek. A może trzeba coś więcej, ja nie wiem. Dajcie znać. No, wygląda to tak. Jeszcze musi trawą zarosnąć. No i tą deskę brzydką zabrać trzeba. Ale to jak już dokończę to, nie wiem dzisiaj obrzeża ani nic, żeby tu wsadzić. Więc na razie jest opleśna decha. No i co? W ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie rosło. To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.